Siema, z tej strony ponownie Przemek z kanału Arach na hobby, hodowla ptaszników. Witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Wybaczcie za brak materiału we wtorek, natomiast najzwyczajniej w świecie nie miałem czasu, żeby go nagrać. Praca przy sklepie i rekordowa ilość wysyłek w tamtym tygodniu naprawdę mocno mnie wykończyła, dlatego po prostu ani czasu, ani siły na ten film nie miałem. Natomiast dzisiaj wracamy na grubo. Już widzicie, co tutaj stoi. Jest to grupówka Pestiloteria Metallica. I chyba będzie to ostatni film związany z tymi osobnikami, ponieważ jest to już chyba czwarty materiał, jeśli chodzi właśnie o ten kokon, o w ogóle całość, która się tutaj znajduje. Jak widzicie, w dzisiejszym odcinku te sztuki są już dosyć fajnego rozmiaru. Wiadomo, jest tu parę mniejszych, natomiast zajmiemy się dzisiaj seksowaniem tych pająków, przekładaniem do wiaderek i ogólnie jest to koniec tej grupówki. Zakładam, że część osobników, których nie będę w stanie wyseksować, zostanie wrzucona w grupkę. Oczywiście do nieco mniejszego pojemnika, po to, aby nie stał się zbyt terytorialny i nie zaczął się po prostu zjadać. Przy grupówkach Pestiloterii i w ogóle wszystkich ptaszników hodowanych grupowo warto pamiętać o właśnie dobrze dobranym pojemniku hodowlanym, ze względu na to, że w momencie, gdy damy im za duży pojemnik, one tak naprawdę w moment zaczną się zjadać, ponieważ zacznie się konkurencja gdzieś o teren, no i na tym ta grupówka się zakończy. Będzie to początek końca. Bez zbędnego gadania, jaki jest plan działania? Plan działania wygląda tak, że zanim przystąpimy do seksowania tej grupówki, tak samo jak w przypadku grupówki Pestiloteria Rufilata, którą rozkładaliśmy oraz seksowaliśmy w tym odcinku, który pokazuje wam się w prawym górnym rogu, bierzemy wiaderka, dziurkujemy. Ja robię wentylację w tych wiaderkach góra-dół, wsypujemy do środka torf oraz wkładamy kawałek korka po to, aby mogła się ta płoch gdzieś tam ładnie nam zagnieździć, żeby po prostu miała jakieś gniazdko. Przygotuję tych pojemniczków około 50, ponieważ jestem świadom, że tych płoch już tutaj nie jest tyle, ile wrzucałem na początku, ponieważ wyciągałem sukcesywnie sztuka po sztuce. Gdy po prostu widziałem już jakieś wyraźne samice, brałem, no bo po prostu tak uznałem. Zatem w tym momencie idę do drugiego pokoju, odpalamy lutownicę. Możliwe, że znacie ją z poprzedniego filmu, nie wiem, czy wam pokazywałem, jak dziurkowałem te pojemniczki. Jest to lutownica z grotem. Nagrzewamy ją, idziemy dziurkować poza pokój, ponieważ unikam właśnie takiego roztopionego tworzywa, roztopionych tworzyw, jakichś w ogóle takich rzeczy, które wytwarzają dym, substancji smolistych na hodowli. Zatem idę do innego pokoju dziurkować. A wy idziecie ze mną. W sumie nie wiem, po co ta wieczka, bo i tak nie będę dziurkować. Teraz podłączamy tego wypasa do kontaktu. No i lecimy z dziurkowaniem. Warto uważać na ten grot, w ogóle na tą całą część, bo naprawdę można się ładnie poparzyć. Więc uważajcie. Dobra, wszystkie pojemniki mam tutaj. Na ten moment jest to pierwsza taka żmudniejsza praca, czyli dziurkowanie. Teraz lecimy z napełnianiem torfem. Włókno jest... O, tutaj jest już ono rozrobione jakiś czas temu. Zatem z góry jest nieco bardziej wysuszone. Natomiast tutaj pod spodem jest cały czas wilgotna warstwa. Wystarczy taki torf coraz fajnie przemieszać i mamy idealny substrat do właśnie naszych wiaderek. Zbytnio tutaj nie będę znowu rozczulać. Timelapse i napełniamy. No dobra, jak widzicie, pojemniki napełnione. Jak widzicie, jest tu coraz mniej miejsca. Zatem w tym momencie przygotowałem sobie takie płaty korka, które oczywiście podzielę na nieco mniejsze kawałeczki, po to, aby zmieściły się one do tych wiaderek. Następnie wszystko poleci tutaj, będziemy powoli zabierać się za seksowanie, opisywać te wszystkie pajączki. Przy okazji wydrukuję sobie jeszcze trochę etykiet na mojej drukarce. Jeśli nie wiecie, o jaką drukarkę chodzi, to tutaj jest link do filmu. Polecam zajrzeć, bardzo fajne opcje na hodowlę, jeśli macie więcej pająków i nie chcę wam się ręcznie opisywać, żeby nie wyglądało to mniej więcej, no tak nieestetycznie. Dobra, pojemniki już gotowe. Oczywiście nie jest tutaj, nie są te pojemniczki wszystkim, które napomniałem, to znaczy na większość jest tutaj porozwalane. Bardzo długo wyczekiwany moment, czyli przekładanie. Jak widzicie, oczywiście masa, ale to masa brudu, torf, pokruszony
korek, wszystko pyli, wszystko się kruszy. Normalne to jest jak najbardziej. Grupóweczka. Pokażę wam ostatni kadr, jak ona wygląda. Wyciągniemy ten korek, zagonimy je wszystkie na szybkę i zobaczymy, jak one teraz fajnie wyglądają. No i dobra, szkiełko na kadrze, chyba już wszystkim dobrze znane, chociaż poznaliście je w nieco czystszej odsłonie w momencie, gdy zakładaliśmy tą grupóweczkę. Natomiast jakby to powiedzieć, tak wyglądają realia na hodowli, gdzie po prostu tym pająkom no tych szybek się kurczę nie czyści. Chciałbym teraz jakoś umiejętnie stąd wyciągnąć. Natomiast jak widzicie, cały ten korek jest oblepiony dosłownie w te metki, zatem muszę jakoś zgonić. Mam fajny pomysł, co chciałbym zrobić, natomiast nie wiem, czy mam aktualnie taki pojemnik, zatem dajcie mi sekundę. Dobra, to już się robi ślisko. No, musicie przyznać, że robi to efekt. Generalnie są to wszystkie z tej grupówki, znacznej części. No, nie udało mi się to po prostu zagonić. A nawet jeśli to jest ich tu po prostu za dużo, one się zaczynają przepychać i niestety tak się nie da. Musiałbym mieć jakiś większy kawałek korka i więcej czasu, cierpliwości. Zatem no. Cóż, zabieramy się do przekładania i do seksowania. Jak teraz będzie wyglądała procedura seksowania? Generalnie wjeżdżamy sobie tu pęsetką. O, ty koleżko, nie wychodzisz. Cyk, mamy jakiegoś już osobnika. W tym momencie muszę poprawić nieco kadr. Mamy metkę w pęsecie. I co? W miejscu płytki płciowej dociskamy. Pięknie uchyla nam się płytka płciowa. Trzeba uważać właśnie, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie pająk prawie mnie użarł. No, metka się postawiła, a teraz uciekła. Generalnie właśnie tak to u nich wygląda, że próbują kąsać ostateczność. Złapię ją, oznaczę i lecimy z dalszą częścią grupówki. Chciałem wam też pokazać jakiegoś samca, bo to jest dosyć istotne. Dobra, uciekinier znaleziony. Nieco się przestraszyłem, że przepadł ten osobnik, natomiast znalazł się między pojemnikami. Zatem no, ucieczki się zdarzają. Ja zawsze, gdy coś ucieka, staram się od razu takiego delikwenta złapać. Przepychamy go do pojemniczka, zamykamy, patrzymy, żeby nie docisnąć mu nóżek. I taka elegancka samiczka teraz zasila, no w sumie zasila już od długiego czasu, ale trafia na regał z samicami, więc fajnie. Dobra, i teraz wchodzi kolejny osobnik. Tutaj mamy do czynienia z samczorem. Tutaj możecie mieć wrażenie, że coś się uchyla, natomiast w momencie, gdy będziecie próbować lekko wsunąć tamtą pęsetę, zauważycie, że po prostu się nie da. Jest to bankowy samczor. Generalnie metki trzeba troszkę przerobić, jeśli chodzi o seksowanie. Spotykam się też często ze stwierdzeniem, że powiedz loterię powinno się seksować tylko i wyłącznie z wlinki, co jest bzdurą. Generalnie jeśli wie się, czego szukać, to się to znajdzie i takiego pająka bez problemu wyseksujemy. Zostaje mi teraz tak naprawdę seksować wszystkie te pozostałe osobniki. Oczywiście części na bank nie da się wyseksować, chociażby tych tutaj szkrabów. Są to osobniki, które po prostu rosną wolniej. Powtórzę, ojku, ktoś tu mnie wypisuje. Powtórzę to, co kiedyś powiedział Kuba. Takie osobniki po prostu wolniej dobiegają do koryta. Jest to uwarunkowane tym, że każdy osobnik rośnie w swoim tempie i możemy mieć już dorosłe osobniki danego gatunku. Niektóre z tego samego miotu, z tego samego kokonu mogą być o połowę mniejsze, czy też lepiej. Więc tak to wygląda. Jest to czysta hodowlana praca. A tutaj już świetnie nam się ukazuje płytka płciowa. Tą pęsetę jesteśmy tam w stanie dosłownie zanurzyć. Pokazuje się taki charakterystyczny blask. Taki błyskotek, można by to tak nazwać. Bankowa samica kolejna, więc jeśli chodzi o dzisiejsze seksowanie, to już mamy całkiem fajny wynik. Na samym początku 2-1. Dobra, nie przedłużam. Dam wam teraz timelapsa na to, bo nie ma sensu, żeby seksować to wszystko w jednym ciągu, ponieważ taki film zająłby naprawdę kupę czasu. No ale musicie przyznać, że robi to wrażenie. Tutaj z drugiej strony też, no cały korek jest nimi oblepiony. No i co? Seksujemy. Pewnie doskonale wiecie, o co mi chodzi. No patrzcie na to, jakieś nieporozumienie. Taki malec, to jest no
maksymalnie są mi L2 przy samicach, samcach wielkości 3 dcl. Niesamowite, fajne, ciekawe. Dobra, sytuacja wygląda tak, że korek, ten, który widzieliście wypełniony metkami, już został wyseksowany. Niestety nie włączył mi się timelapse, więc trochę słabo. Wynik bardzo fajny. Jeśli chodzi teraz o tą grupóweczkę, o tą część tej grupówki, no to także ją będziemy seksować. Tu jest nieco łatwiej wyciągnąć te osobniki, ponieważ zaganiamy je na szybko, wyciągamy z tego korka, one mają więcej miejsc, gdzie mogą się zahaczyć, więc trzeba nieco bardziej uważać. W tym momencie, no co, bierzemy się za seksowanie. Muszę dobrze popatrzeć teraz, żeby timelapse leciał. No i tak, moi drodzy, to terrarium, można by powiedzieć, przechodzi nieco do historii tego kanału. Oczywiście zostanie ono umyte i zostanie tam wrzucone za jakiś czas. Wynik najpewniej najbardziej Was interesuje. Jest to wynik, który w sumie, zadowala mnie. Jest to 21 samic. Tu są samice. Nie będę ich tu wszystkich dawać, bo nie ma tu po prostu na to miejsca. 21 eleganckich samic. Do 23 samców. Więc trochę lipnie. Natomiast w grupówce jest, jeszcze 10-15 sztuk takich, których po prostu nie wyseksuję. Mocno trzymam kciuki za to, żeby były to samiczki. Jak dobrze wiecie, za mną, chyba w tym inkubatorze, są metki, które najprawdopodobniej także taką grupówką się staną. Będą nam fajnie rosnąć. Może też zrobię o tym jakiś filmik. Jeśli chodzi jeszcze o seksowanie, na ten moment mogę zapowiedzieć, no, za jakiś czas seksowanie grupówki regalisów. Jest tu 70 sztuk. Zobaczymy, jak w tym wypadku to będzie wyglądać. Ja w tym momencie kończę film. Zapraszam na mój sklep www.arachnohobia.pl. Zapraszam też do poprzednich filmów, gdzie zawsze robimy coś innego, coś ciekawego bądź mniej ciekawego. Każdy znajdzie coś dla siebie. We wtorek wpada na sklep sporo mocnych nowości, i to ptasznikowych, i nieptasznikowych. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.